witam ponownie, From. Ostatnio miałem problemy i nie mogłem po prostu, gra się zbugowała i nie byłem w stanie na przykład ogarnąć sobie tych rzeczy tak jak należy. Myślę, że teraz już wszystko będzie ok. Czy ja dam radę jakoś schować broń? Właśnie teraz chcę sobie to przetestować. Ok, na zero, tak? Jeszcze raz. Na zero. Dokładnie. Dobra, na dwójce mam pistolet. Ok, na zero. I teraz tak, chciałbym stąd sobie wziąć na pewno te maskowacze. Te maskowacze mi się przydadzą. Jeden i drugi. No, obejrzę go. Co? Czy ktoś mnie tu widzi? Halo? Zaraz będzie koniec misji? Wywalę to. Wezmę to. Ale ktoś tu krzyczy pomocy, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Czy koleś już mnie... Aha, ten koleś mnie szczaił. Wiem, że jesteś unarmed. Ale nie chcecie. Nie chcecie nic zrobić. Dobra, mieliśmy tutaj wcześniej samouczek. Mam nadzieję, że ten jeden koleś nam nie spieprzy wszystkiego. Mieliśmy tutaj wcześniej samouczek, który pokierował nas i mówił, żebyśmy się nie zrzucali za bardzo w oczy, ponieważ możemy dostać, tak powiem, po łapach. Jesteśmy teraz w kombinezonie. Wszystko jest cacy. Mam nadzieję, że on nie ma skryptu wbudowanego, w którym będzie leciał gdzieś. I teraz tak. Tutaj. Tak, tutaj jest dwóch kolesi. Nie wiem, gdzie oni w ogóle będą szli, dlatego ja sobie włączę maskowanie, jak oni tu wejdą. Że oni mnie nie widzą. Bitches. A ty co? Mam cię zabić? Oż ten. Shit. Chyba trzeba wczytać. I zaczniemy od nowa, moi drodzy. Niestety zapomniałem robić quick save'ów, ale musiałem dojść Czuję do tego. Czuję się nieswojo bez broni w rękach. Spróbuj się za bardzo nie rzucać w oczy. Okej, jeszcze muszę tylko wywalić. Albo nie dam rady tego tu przełożyć, dam rady, to też. A to tylko jedno wywalę. Okej, weź to. Okej, nie wiem, którym tu się chodzi, a nie kłóca. Nie chcę, też podobno jak się chodzi głośno, to ten. Co oni się czegoś boją, tylko nie mam pojęcia czego, skoro mam kombinezon na sobie. Czego on się boi? Ja tego nie mogę, nie jestem w stanie zrozumieć. Czy dopiero teraz mamy na sobie kombinezon? Nie wiem. Może? Bo czegoś on się ewidentnie tam bał. Bez kitu. Ja nie wiem, co to było. I oni tu idą. No właśnie. Ja teraz bym chciał być niewidzialny. To na razie. Panowie. Mam nadzieję, że nie przyjdziecie za mną. Okej, no chyba już mogę powoli stać się widzialnym i ubrać sobie na siebie to. O. Okej, oni się tu wrócą? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Siema. Ja muszę ciebie zabić szybko. Okej. No, ty nic nie miałeś na szczęście. I dobra, co my tu mamy? Mam nadzieję, że nie przyjdą tutaj wcześniej.
by mnie unicestwić. Wow. Co to się dzieje, moi drodzy? Co to się dzieje? Gdzie jest fałka? Tu jest fałka. Tu jest... Jeszcze 9 ruchów nam zostało. Restricted area. Okej, myślę, że możemy w tym momencie zrobić quick save'a. Perfekt. Nie wiem, gdzie się te drzwi otwarły. Nie mam zielonego pojęcia. Schowajmy broń. Shit. Ale trzeba tego gościa zabić. Z 7. Idzie do drugi? Czy mi się wydaje? Nie. Dobra. Fio, quick save. To będzie moja, moi drodzy, misja troszkę cicha, przynajmniej na razie. I to też jest dla mnie dobre, ponieważ nagrałem to dość późno w nocy i nie chcę, żeby... O, siema. Nie chcę, żeby ktoś tutaj mi się czepiał, że robię takie rzeczy. Shit. Musieli zacząć strzelać, co to jest? Zresztą pipa. Dobra. Musimy iść tutaj. Wiem, że jesteś unarmed. Gówno mnie to obchodzi. Gdzie jest ta restricted area, bo nie wiem. Tam gdzieś? Zatkaj mordę, pączki. A tam jest jakiś ziom. What the fuck? Przecież oni mnie nie mogli zobaczyć. What the fuck? Dobra. Let's try again. Dlaczego on, moja postać, nie może chodzić normalnie? Nie wiem. Nie wiem, ale postaram się go zabić już bez informowania nikogo. Mam nadzieję, że tak się stanie. Okej. Mam nadzieję, że nikogo nie poinformowaliśmy tym razem. Okej, i udajmy się tym razem tu. Najgorsze jest też, jak szybko chodzimy, co dziwne, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że zostaniemy wykryci, a to jest przecież, no wiadomo, że nie nikt mi nie chciał nas widzieć biegnących, ale też przemierzanie całego obszaru na kucaka jest dość problematyczne, tak bym to ujął. Przecież teraz mam ubrany kombinezon, dlaczego? Dobra. Musimy się stać invisible. I want to be invisible. She don't lie. Okej. To jest dwóch kolesi. Zapiszujemy. Okej, to jest tak i tak. Pięknie. Hello? Jest tu ktoś jeszcze? Okej, ty nie masz nic ciekawego. Ty też nie. Tutaj też są drzwi. Sektor C. Pytanie, czy jest tu ktoś jeszcze? Nie wiem. Wykonam quick save'a.
Dla pewności. Okej, pokazuj mi tak, że tam jest koleś. Tylko, że tu nikogo nie ma, więc on może być na przykład za ścianą. Na szczęście nie ma tu tego, co w WoWie The Burning Crusade kiedyś było. Mianowicie, że potwory przechodziły przez ściany na instancjach i nie tylko. Czy na pewno tam jest ich tyle? I to było dość problematyczne. Holy shit. Okej. Tego gościa trzeba zgarnąć. Okej. Siema. Kto to włączył? Ach, tak daleko jesteśmy. Shit. Nie wiem, który to włączył. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tak, że olejemy tego. Będziemy go zabijać. Tylko przejdziemy tędy. Tam jest ta restricted area. Aaa. Czyli ja muszę tędy przejść niezauważony. Okej. Tylko muszę sobie zmienić tego. Okej. Dobra, mam nadzieję, że mi się to uda. Sweet Jesus. Czyli ja nie mogę tu nikogo zbijać. A, widzicie. Ach, ta muzyka Chrome. No? Okej. Ja nie mam pojęcia teraz, co mam tu zrobić. Shit. Ja nie mogę być taki widoczny, na pewno schowam broń. To by było błędem. Okej. Na razie jest, moi drodzy, chyba dobrze, mam nadzieję. Zrobię quick save'a. I wyciągnę kombinezon. Okej. To chyba będzie dobra opcja. A którymś tu się da chodzić? Nie. Tym nie. Tym się pada. A, dobra, to będziemy kucak. Nie wiem dokładnie, gdzie mam iść, ale tu idzie gwardia. No, my jesteśmy tylko tacy, wiecie. Nic tu nie chcemy. Tak sobie stoję. Mamy jakąś mapę? Nie, nic nie mamy, tak? Siema, nara i tak dalej. Okej, tutaj nikogo nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie mam się udać. Tak szczerze, to jestem pierwszy raz w tym miejscu. Shit. Czy oni muszą tak szybko chodzić? Ty, patrzę się tutaj na coś i tak dalej. Nic nie chcę od was. Okej. Przejdźmy. No, wy zawracacie, ty zawracasz, tutaj jest twój kodzik. Nie przestrasz się nas, profesorku. Kucak i powolutku pniemy do przodu. Wyszliśmy stamtąd, chyba z Restricted Area. O, witam pana. No tutaj pana też olejemy. Chyba, że dam radę na kucaku się obok niego. Na kucaku. Na kucaku to... A ty to masz szybki próg zawracania, powiem ci. Na kucaku da się to zrobić, także... Plus, plus. Kiedy zawrócisz? Zawróć w końcu. Nie wiem, gdzie są te dane. Wyszliśmy stamtąd, nie? Przeszliśmy tu i całość teraz. Holy shit. Okej. Tutaj chyba. Taką mam nadzieję. To się zamknie za nami. Tak. Fiu. Dobra. Quick save. Yeah. I nie mam pojęcia, co czeka nas za tymi drzwiami.
Teraz to wszystko dzieje się, moi drodzy, po raz pierwszy. Dla mnie, jak i dla was. Główny komputer znajduje się w centrum stacji orbitalnej. Teraz jesteś w strefie zewnętrznej. Musisz się dostać do strefy strzeżonej. Tak, tak. Na pewno ciepło nas tam przywitają. Co oni tu dalej mogą włączyć tego? Dobra, tutaj są patrole. Także chyba będę musiał się przekimać tam do tamtych drzwi i wyjść tamtędy na górę i przekimać się tam do jakiejś strefy strzeżonej, nie? Test. It seems logic. Bo wiecie, jak to jest seems logic. Zastanawiam się, czy muszę to mieć w trakcie przechodzenia. Tutaj jest ziomek. Siema. Kurde. Muszę to zapisać. Muszę to zapisywać. W odpowiednich momentach. Bo inaczej będzie lipa. Hello. Główny komputer znajduje się w centrum stacji orbitalnej. Teraz jesteś w strefie zewnętrznej. Musisz się dostać do strefy strzeżonej. Tak. Dobra. Na pewno ciepło nas tam przywitają. Może uda mi się przebrnąć tutaj przez ten kompleks niezauważonym przez doktorków, przynajmniej nie wzbudzającym podejrzeń. Tam jest storage i tu jest przycisk. Tak, a tutaj jest główny komputer. I tu jest koleś i jest ktoś jeszcze? Nie. Dlatego pozbędziemy się ciebie i teraz pozbędziemy. Dobranoc. Okej. Chyba trupów nie znajdę tak szybko. Mogę go skorzystać? Mogę. Siemano. Okej, hakujemy. Hakować, bo każdy chce, lecz nie zawsze umie. Okej. Raport zużycia energii, diagnostyka systemu. Okej, jedziemy po kolei. Zużycie energii na poziomie 95%. Diagnostyka systemu. Otwórz drzwi do magazynu. Drzwi otwarte. I diagnostyka systemu. Diagnostyka trwa. Okej. Nie to. Loguj. Świetnie. We can save in this madness place. Ile ta gra łączy w sobie wątków? Oprócz first person shootera ma elementy w ogóle takie, że możemy wsiadać do pojazdów i tak dalej. Nie wiem, to też się pewnie jakoś nazywa. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Sorry. I had to do this. Okej, okay, co my tu będziemy mieć? Raport zużycia energii, diagnostyka, otwórz drzwi. Gdzie te drzwi się teraz otwarły, bo ja nie mam pojęcia. Elevator, okej. Okay. Elevator mi się otwarł. To cudownie. Fajnie, że kolesie w ogóle na to nie reagują, nie? A, pewnie tam w centrali wszystko pootwierali, a my teraz musimy się borykać z takimi rzeczami. Okej, okay, nie chciałbym być bardzo arogancki, ale tutaj chyba możemy, mogliśmy przejść normalnie. Okej. Co to jest? Kolejny kombinezon? Nie, nie mogę go wziąć. Co to jest? Amunicja. Ale jaja. Co to jest? Snajpera? Skitu. No. Co oni nam tutaj dają, że już możemy ten działać? Już alarm na nas nie ma. Nie działa? No patrzcie, jaki storage. No, po prostu full. Ja to już nie muszę być cicho? Bo muszę.
chciałbym, żeby wyszła w topa. Ty. O. No i co? No i co? Nie, nie, zabijaj mnie. Kurde. Dobra, wczytamy i zobaczymy za chwilę. Bo jeśli taka jest prawda, no to znaczy, że możemy bezkarnie ich tutaj, wiecie, zabić wszystkich. What the hell? Czyli jak będziemy robić tak, on nas to zobaczy, nie? Halo? Dzień dobry. Już włączacie alarm? Za chwilę. Zobaczymy teraz. Teraz jak na złośnik nie włączy alarmu. O, jest. Okej. No i czekamy. Dobrze, no musimy być cicho, więc nie wiem po co są tam te bronie. Nie mam pojęcia. To wygląda tak, jakbyśmy mieli. Nie wiem. Nie no, wczytałem drugi raz. Boże, a chciałem. Chciałem schować broń. Shit. What the f. Logan. On ma jakieś problemy, jak jest wczytanie. Okej. Okay. On czasem ma takie problemy. Dobra. Dobra. Musimy jeszcze iść, jak chodzą te patałachy. Hmm, na pewno by się przydało iść tędy. I gdzie my teraz mamy iść? Chyba tutaj się otwarła ta winda, co? Tam chodzi ziomek. Ale jak jesteśmy na kucaku, to oni nas chyba nie widzą. Okej, okay, ty idziesz tam. What the f... Shit! Nie gadajcie, że będziemy musieli zrobić pełne koło. Pełne koło zamachowe. Chowaj też to. Dobra, to spróbujemy przynajmniej. Będzie pierwsza i ostatnia próba. Idziemy dookoła, moi drodzy. Będziemy niczym Splinter Cell. Niewidoczni. Niczym łasica zwinni. Gdyby ta snajpera miała jakiś tłumik czy coś, no to jeszcze można było ich tam pościągać. Ale niestety... Ale niestety... Gówno tam jest, to nie... A nie tłumik, więc... Więc trochę to słabo wypada. W tym miejscu chyba będzie dobry motyw na zapisanie, tak myślę. Gdyż przeszliśmy już pół drogi i tak teraz... What the hell? Coś nas tu zauważa. What the hell? Ale się to mi stopiło. Okej, okay, tutaj jest pan, który robi kółka. Może mi przejść sobie bardzo daleko. No. No okej. Okay. Ty sobie jedziesz kółeczko. Twoje pole widzenia nie pozwala ci nas widzieć. A my idziemy za tobą. Tylko tam na górze jest jeszcze jakiś ogólnopatrolujący parcha. Elevator. Dobra. Możemy wejść do elevator? Proszę. Bez wykrycia? Jaj. Gdzie możemy jechać? Do góry. Okej. Okay. Shit. Zapiszę mnie. Ok. Hello. Ok, czy ty jesteś... Chodzisz czy nie chodzisz? Stoisz, tak? Jesteś tu sam? Jesteś tu sam? Jesteś tu sam? Czy nie? Powiedz, że jesteś tu sam. Jesteś tutaj sam. Hehehehe.
Pom. Hello. Was jest tu we dwójka chyba. Nie. Więcej was tu jest. Poczekajcie. Ja was tu załatwię jakoś sprawnie. Ja tu widzę jedną osobę na razie. Znaczy dwie. Pyk. I to jest tak. Raz. Okej. Okay. Tamten się nie szczaił. What the fuck? Kurde, no nie mogę tak tego zrobić. Ach. Mam nadzieję, że nie wczytało się z błędem. Był wkurzony. Ok, będziemy to musieli zrobić tam też w slow-mo. Dobranoc. Ok. I teraz tak, oni oboje są do zabicia. Dobra. Ożeż ten! Shit! To nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Ten koleś jest głupi. Ciekaw, co tam jest. By the way. Hello! Nie wiem, dlaczego patrzysz się w ścianę. To jest pytanie, które mnie nurtuje. Dlaczego gapisz się w ścianę, jak się drzwi otwierają i nie spoglądasz na to, kto wchodzi? To jest dla mnie pytanie, które nie znajdzie odpowiedzi chyba szybko. Ale chciałbym pierw tutaj się uporać z tym. Tego podawacha zabijemy normalnie. Okej. Okay. A na tamtego będzie trzeba poświęcić trochę więcej naszych korów. Okej. Okay. Jest tam, dobra. Czyli my to. Co? To. Nie to. I to. To. Okej, fiu. Jak się to wyłączę teraz? No, dobra, powiedzmy. Powiedzmy, że to dobrze wyłączyłem. Nie pamiętam, które miałem uruchomione. Czyli chyba możemy zrobić save'a. Tak jest! Misja na cichaczu! Save'y są wymagane! I to jest kwintesencja, moi drodzy, gier First Person Shooter. Wow! Shit! Co to za broń? Jakaś epicka! Chcę ją! Ciebie też chcę! I ciebie też! I będę teraz fajny! Ale będę teraz fajny! Zalogujmy się! Ktoś mnie widział? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Hakujemy! Chyba, że to jest tak, że oni widzą nas, jak mamy broń z bardzo daleka. A jak nie mamy broni, to nie wzbudzamy podejrzeń. Ej, bo zapomniałem, gdzie były te. To chyba było gdzieś tu? Nie, tu? O. Jeszcze mam trochę. Oj, Boże. Dobra. Poszło. Znalazłem wejście do strefy strzeżonej. Holy shit! Co to jest? Aha, czyli już mamy ogólnie rozpieprz, tak? Dobra, to rozpieprz sobie zostawimy na kolejne odcinki, a ja dziękuję wam bardzo, że jesteście razem ze mną, From, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobranoc, nie?